Dobrze, dobrze, przekażę, ale pospiesz się, proszę cię, znasz moją babcię, nie? I wiesz, że zaraz mi tu każdą potrawę zacznie nakładać i wciskać, no. Ratuj! A babciu i Magda mówiła, że trochę się spóźni, żebyśmy na mnie czekali i zaczynali bez niej. I proszę cię, usiądź już, już wystarczy tych potraw, no. Danielku, mój najsłodszy, ja ci coś powiem. Ja już się do tego nie nadaję. Ja już się do tego nie nadaję. Aha, pozycja do ataku. To co? Nałożę ci. Nałożę ci. Nie, nie, dziękuję babciu, naprawdę, nie mam ochoty. Dobrze. Dobrze? Dobrze, tak po prostu dobrze i nie nałożyła? Jestem w szoku. Nałożę ci. Dobra, babciu, za dużo tego, no starczy już. Mówisz, że za dużo? No teraz to babcia to wszystko to zdjęła. Mówiłeś, że za dużo, kochanie. Babcia tylko chciała pomóc. Dobrze, to niech już to babcia zostawi wszystko, okej? Teraz też musisz to wszystko zjeść. Zły znak dwa razy stale rozdejmować. Mówili u mnie w pancerzynie, jeszcze jak młoda byłam. Ten kawaler, który strawę z talerza dwa razy zdejmuje, ten swojej dziewczyny w nocy za tors nie obejmuje. Nie, no to jakieś zabobony są, babcie, daj spokój, no. Ja po prostu nie dam rady tyle zjeść. Prawdę ci mówię, jeno chłopcze. Stary Raduński, jak dwa razy mielonego odłożył, to cysku swojej kobiety 3 lata nie widział. 3 lata bez moich ukochanych. Lepiej nie ryzykować. Zuch. Nałożę ci. Nie, spokojnie, babciu, spokojnie. No może masz rację. Ty taki grubasek się zrobiłeś. No może rzeczywiście to odniosę. Starczy ci tego tłuszczyku, bo jeszcze mi tu tyjesz za mocno. Ja? Ja grubasek? Babcia mi tu nakłada ile wlezie, do grubych nie należy, nic mi nie będzie. Śmiało. Nałożę ci. Nie, że mogę, nie daję rady. Magda mówiła, że czasem tak masz. Co takiego? Mówiła też o swoim byłym. Moja Madzia mówiła o swoim byłym? Tak, że ten, że on u swojej babci na obiadkach to wszystko zjada. Wszystko? Daje radę wszystko zjeść, to daje radę gdzie indziej. Nałożę ci. Śmiało. Pomidorków też nałoży, a pierogi to już sam sobie dołoży. O, to na pewno Madzia. Otworzy. A ty jedz, Nusiu. Okej. Dzień dobry. Madziu, miałaś rację. Twój sposób naprawdę działa. Pierwszy raz w życiu pozjadał wszystko. A nie mówiłam, wystarczy mu powiedzieć, że czegoś nie da rady zrobić lub że ktoś inny to zrobi. Myśli babcia, że czemu zgodził się ze mną na ślub? Bo mu powiedziałam, że nie będzie potrafił wyrecytować przysięgi małżeńskiej. Co tam szepczecie, dziewczyny? A ten naleśniczek misiaczku to co? No nie mów, że go nie dasz rady zjeść.
Ja nie dam?